Dominik Woźniak, MMA.pl. Jesteśmy na 5 urodzinach Akademii Gorilla. Ze mną Grzegorz Sobieszek, tutaj już nabuzowany przed koncertem PZ i mało lata. Chciałem Cię zapytać w ogóle, skąd pomysł na takie urodziny, tak huczne urodziny, 5 urodziny Twojego klubu, którego jesteś współwłaścicielem? Wydaje mi się, że to jest po prostu naturalna kolej rzeczy. Działamy naprawdę na dużą, dużą skalę, więc urodziny 5, okrągłe, pierwsze takie jubileuszowe musiały być też na dużą skalę, więc jakby chcieliśmy pokazać, że nie bez przesady jesteśmy nazywani najszybciej rozwijającym się klubem w Polsce, więc jakby ta impreza, ta gala, te koncerty, wszystko to jakby tylko to jest naturalna kolej rzeczy, tak? Powiedz mi proszę, bo jesteśmy po tej części typowo sportowej, jak Twoim zdaniem to wszystko wypadło? No moim bardzo dobrze. Generalnie formuła to była formuła takiego fight clubu, tak? Czyli nisko, w podziemiach, klub jako wielki bunkier, ciemno, dym, zapach kadzideł, klatka na podłodze, nie na podwyższeniu, żeby ludzie byli obok, kilkaset osób kibicujących, więc moim zdaniem wypadło super. Super walki sportowo, nokauty się sypały, slamy i w jiu-jitsu fajne poddania, i w boksie, ale przede wszystkim w walkach MMA chłopaki naprawdę dali pokaz. Karol Skrzypek, no, kawał zajebistej walki, nie? A propos jeszcze gości, był tutaj Martin Lewandowski, włodarz Federacji KSW, i jakby patrząc na to, może mu się też tak łezka wokół trochę zakręciła, bo jednak to było zamierzone, ale to było właśnie tak, jak kiedyś tam ileś lat temu było tutaj w Polsce, prawda? Tak, rozmawiałem z Martinem i on powiedział, że ta gala, ta formuła Fight Clubu, ta klatka nisko, ta kameralność, te wrzaski ludzi, ci kibice przypomnieli mu to, co się działo właśnie w świecie MMA ileś tam lat temu w Polsce, jak to raczkowało, tak? To w naszym jakby to było zamierzone, żebyśmy się do tego odwołali, ale no nie dziwię się, że pojawił mu się uśmiech na ustach, rozmawiałem z nim, wyglądał na osobę, która jest na miejscu, mimo że przyszedł jak zwykle elegancko ubrany w kamizelkę, koszulę i tak dalej, i stał tutaj w tym takim wnętrzu, no trochę takim brudno, obskurnym w tym dymie, no wyglądał na zadowolenie. Chciałem Cię zapytać jeszcze o sam klub, bo no Wy jakby nie wpisujecie się w ten stereotyp takiego... Ktoś zakłada klub i jest to jakby pasja, tak? Ale nie ma z tego pieniędzy. Wy zrobiliście z tego świetny biznes i może też chciałbym, żebyś kilka słów o tym powiedział, bo jednak w Polsce to cały czas jest traktowane jako pasja. Coś, z czego nie ma raczej kasy. Wydaje mi się, że tu jest raczej bariera mentalna, bo u nas ta pasja też jest. To z tego wyszło. Bez tej pasji nie ma nic. Pytanie, ile ludzie są w stanie gotowi poświęcić, żeby zrobić z tego biznes, i jak bardzo potrafią przełamać bariery w swojej głowie. Większość osób, jak zaczynaliśmy klub, większość osób z konkurencji nam dokuczało. Mówiło, po co agresywna promocja, po co ten marketing, po co ten Facebook, zawodnik sportu walki to ma być skromny gość. A mówimy, że to jest przyszłość, tak jak kiedyś w latach 90. plakaty był główny nośnik reklamy, teraz to jest internet. Więc jakby postawiliśmy bardzo mocno na internet i ja, i Marcin Polczyk, mój wspólnik, i na to, że przenieśliśmy całe doświadczenie z rzeczy, którymi się zajmowaliśmy wcześniej. Ja pracowałem w eventach, w PR-ze, jakby w marketingu. Mój wspólnik prowadził restaurację. Przenieśliśmy całą tą wiedzę na grunt, jakim są sporty walki. Staraliśmy się zrobić to najlepiej, jak potrafimy, mimo że czasami w środowisku to się zupełnie nie podobało. Teraz, po 5 latach, widzimy, że te kluby, te osoby, one nas naśladują. I dla nas nie czujemy żadnej specjalnej satysfakcji, bo wiemy, że to jest dobra droga. Nie chcemy tym osobom dokuczać, ale wiemy, że to jest dobra droga, tylko że my 5 lat temu ją po prostu w pewnych segmentach wytyczyliśmy jako pierwsi w Polsce. I powiedz mi, to co teraz powiedziałeś procentuje, ale no tak czy inaczej, jak zachęcić, jak widziałem czasami zdjęcia z Twoich treningów, no było chyba na tam Muay Thai 70 osób na grupie początkującej, chyba około tylu. No to jest wynik, którego chyba nikt w Polsce nie jest w stanie przebić. Powiem Ci więcej, to nie jest najwyższa średnia na treningu. Znaczy średnią na treningu to można sobie mierzyć na przestrzeni miesiąca. Rekord treningowy w klubie to jest 115 osób na treningu. Ja się z tego wcale nie cieszę, bo jak mówi mój wspólnik, klęska urodzaju to nadal jest klęska. Więc jakby nie wiem, co mam
sam powiedzieć osobom, do których przychodzą 2-3 osoby. My tych ludzi nie łapiemy na metrze centrum, w siatki jak na motyle, nie zawlekamy do klubu. Oni są chcami u nas trenować. Może to jest klimat, może to jest lokalizacja, może to jest doskonała kadra trenerska, może to jest fuzja tych wszystkich rzeczy, może to są takie imprezy. Było pytanie, pamiętasz Jurasa pytanie na jednym tam w przerwie? Juras zadawał takie pytania konkursowe o historię goryla i o historię Ryboka. Jedno z tych pytań o gorylu było takie, ile eventów przez 5 lat organizowaliśmy jako warszawska siedziba? Ile? Nie wiem. Strzelaj, możesz się pomylić o 10. 50. Zorganizowaliśmy 140 eventów, ten jest 141. Przez 5 lat jeden klub, 140 eventów, szkolenia. Tak, Michał Rogoziński wygrał, później budamy czapkę Riboka. To w tym jest wszystko. Szkolenia, wyjazdy, obozy dla zawodników, dla trenerów, wyjazdy integracyjne, spacery historyczne. Tych rzeczy jest bardzo dużo. Bo też z takiego środowiska brazylijskiego jiu-jitsu, w którym gdzieś tam też się przewijam, wiem, że organizujecie też jedne z najlepszych obozów jiu-jitsu w Polsce. Wiesz co, jeżeli tak mówisz, to jest mi bardzo, bardzo miło. Tak słyszałem, takie słyszałem opinie. Tym bardziej jest mi miło. Organizujemy obozy, na które przyjeżdża dużo, dużo bardzo osób i bardzo dużo zawodników. I niech to będzie po prostu najlepsza rekomendacja, czy to w boksie tajskim, czy jiu-jitsu, które są naszymi koronnymi dyscyplinami. Na nasze obozy przyjeżdża dużo osób. Jeżeli klient, to brzydko zabrzmi, ale jeżeli klient, czyli osoba, która decyduje się, żeby wydać te pieniądze, przyjeżdża na ten obóz, to znaczy, że to chyba jest spoko. O, to jest mój wspólnik Marcin Polczyk. On właśnie robi te najlepsze obozy. Zostaw, Marcin. Więc możemy, tak, to jest 50% goryla. Może na przykład ja teraz pójdę, a on dokończy za mnie wywiad, bo ja mam za 7 minut koncert Małolat PZ. Co ty, Marcinku, na to, dobrze? Ja jeszcze jedno pytanie chciałem ci zadać. Dobrze? Mi? Tak. Dobra. Wiem o tym, że jeździłeś do Tajlandii zanim to było modne, ale nie o to chciałem zapytać. Chciałem zapytać o to, że nie tylko masz tutaj swój klub i masz też, udzielasz się w innych branżach i też pomagasz KSW w prowadzeniu mediów społecznościowych, tak? I chciałem, żebyś kilka słów o tym powiedział. Wydaje mi się, że osoba, która pracuje na co dzień w PR-ze, nie mówi o swojej robocie, zwłaszcza w wywiadach. Pozdrawiam wszystkich fanów MMA.pl. Wspierajcie polskie MMA. Ja idę animować koncert Małolat PZ, a z wami zostawiam Marcina Polczyka, mojego współlasa Piona. Dobrze. W takim razie z Marcinem porozmawiamy sobie jeszcze o brazylijskim jiu-jitsu. Jest trochę duża konkurencja tutaj w Warszawie w tym brazylijskim jiu-jitsu, a jednak u was na tych salach, no wydaje mi się, jest najwięcej osób trenujących. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Znaczy, szczerze mówiąc, nie przesadzam z tą konkurencją. Uważam, że to jest 2-milionowe miasto, także myślę, że dla każdego tutaj starczy miejsca tak naprawdę. Wydaje mi się, że ile z siebie dajesz, tyle dostajesz. Także jeżeli faktycznie to się prowadzi z pasją, jeżeli ludzie się dobrze czują, to totalnie się nie musisz martwić o to, co robi konkurencja. Po prostu patrzysz na siebie i jest okej, okay, naprawdę. Jeszcze ostatnie pytanie, bo zaraz bateria pada. Chciałem cię zapytać jeszcze o siedzibę klubu, no bo to jest dość ciekawe miejsce, samo centrum miasta i no właśnie też chyba inne kluby nie mogą się pochwalić czymś takim, żeby w samym centrum miasta mieć siedzibę. No to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, mam nadzieję, że starczy baterii, ponieważ mieliśmy już prawie do podpisania umowę w zupełnie innym miejscu, na ulicy Nowogrodzkiej, gdzie w tym momencie jest CrossFit, ale tak bardzo mi się ta umowa nie podobała, że stwierdziłem, nie, Grzesiu, nie podpiszemy tego, ale zanim mu to powiedziałem, na wariata szukałem czegoś w internecie i zupełnie przypadkiem wpadł nam OPZZ. Tam są takie fajne dinozaury, które totalnie nas nie interesują, ich nie interesuje, co my tam robimy. Są z nas dumni, nas w ten sposób z ochroniarzami zbijamy żółwiki, także jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, dziękuję bardzo, bo już Michała brzuch rozbolał od rozładowującej się baterii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.